Gościem komentarza dnia jest dziś wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Paweł Górniak. Porozmawiamy o Ostrowieckiej rodzinie, dokładnie o projekcie Ostrowiecka Rodzina 3. Panie prezydencie, jakie konkrety tak naprawdę, bo to chyba tego zabrakło podczas ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy dyskutowany był projekt uchwały, jakie konkrety będzie zawierać ta uchwała? Ja myślę, że o konkretach zaczniemy mówić w przeciągu dwóch, trzech tygodni, kiedy prezydent wyda zarządzenia dotyczące właśnie tej uchwały. Natomiast może przypomnę tylko pokrótce, jak się ta uchwała nasza rodziła. Oczywiście. Wolach i cierpieniu można by powiedzieć. Cierpieli niektórzy, którzy może by chcieli z tego powodu trochę pocierpieć, natomiast faktem jest, że być może trwało to parę miesięcy, ale chcieliśmy to przygotować dobrze, dlatego że nie sztuką jest stworzyć cokolwiek, tylko chcieliśmy się do tego jak zawsze przygotować. Przygotować w miarę sensownie. Oczywiście takim impulsem były też interpelacje naszych radnych, ale trzeba pamiętać, że one tak naprawdę nałożyły się z rządowym programem karty Dużej Rodziny, który stał się faktem w maju 2014 roku, 27 maja i który stworzył niejako prawne możliwości do włączenia się tak naprawdę w, w tę akcję. Wiemy, że również tutaj z pewnego rodzaju propozycjami, inicjatywami wychodził prezydent. Komor no i przyłączyła się również do tego programu gmina Ostrowiec. Przypomnę, że wnioski o wydawanie Karty Dużej Rodziny można składać u nas w MOPSie, bo MOPS jest tą instytucją, która w imieniu prezydenta realizuje ten właśnie program, i te wnioski można już składać od 16 czerwca tego roku. Przygotowując ten program, panie prezydencie, jednak musieliście bazować na jakichś wstępnych założeniach. Jak, jakie to będą założenia, co tak naprawdę rodziny mogą skorzystać? Wszyscy wiemy, że jesteśmy w czasie niżu demograficznego tak naprawdę i główna filozofia tego programu dotyczyła właśnie wspierania modelu rodziny wielodzietnej, prawda? I dlatego staraliśmy się przygotować konkretne propozycje dla mieszkańców naszego miasta, które byłyby niejako Poszerzeniem tego, co przygotował program rządowy. Ta karta wydawana właśnie, Karta Dużej Rodziny, ta Duża, Ogólnopolska, jest również kartą naszą miejską, także nie tworzymy osobnej Ostrowieckiej karty, tylko jeśli chodzi właśnie o tę procedurę, posługujemy się tą kartą ogólnopolską. Zwróciliśmy się do wszystkich naszych jednostek, do instytucji kultury, do instytucji, do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, do wszystkich naszych spółek, z taką propozycją, żeby oni właśnie wyszli do obywateli naszego miasta z konkretnymi propozycjami, konkretnych ulg, które mogą dać obywatelom Ostrowca Świętokrzyskiego. Zwróciliśmy się również za pośrednictwem mediów i za pośrednictwem chociażby takich organizacji jak Cech Rzemiosł Różnych do różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, żeby one również do tej Ostrowieckiej Karty Rodziny przystąpiły. Muszę powiedzieć, że póki co odzew na to jest mówiąc delikatnie bardzo niewielki, dlatego że tak naprawdę do dziś odpowiedziały tylko niektóre instytucje, nazwijmy to miejskie. Natomiast do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie odpowiedział nikt z przedsiębiorców, chociażby którzy mogliby do tego programu również dołączyć. Bo może panie prezydencie, w ślad za tą uchwałą projektującą Właśnie ulgi dla rodzin wielodzietnych powinna pójść uchwała, która by dała coś przedsiębiorcom, którzy włączą się w cały projekt. Znaczy, ja to podkreślam kilkakrotnie, że my tak naprawdę stwarzamy pewnego rodzaju jakieś. Dajemy jakiś zaczyn, stworzyliśmy uchwałę, która może być początkiem pewnego rodzaju jakiejś eskalacji tego procesu. Mamy tego świadomość i mamy taką nadzieję, że ten program będzie kontynuowany. Póki co odpowiedziały takie instytucje jak Miejskie Centrum Kultury, które wyszło z pewnego rodzaju propozycjami dania ulg właśnie dla rodzin wielodzietnych, Miejsko Ośrodek Sportu i Rekreacji, który tak naprawdę, co warto podkreślić. Od wielu lat stosuje różnego rodzaju preferencyjne, właśnie chociażby ceny biletów dla różnego rodzaju grup i rodzin, prawda, które nigdy się co prawda nie nazywały kartą dużej rodziny, niemniej jednak w cenniku mosir zawsze były uwzględniane. Miejskie Centrum Kultury również taką propozycję dało, gdzie może dla rodzin wielodzietnych dać pewnego rodzaju upust prawda, przy zakupie biletów, Biletów, tych, które są, um, tych, które są rozprowadzane na imprezy, tak zwane komercyjne, ale warto również przypomnieć, o czym być może nie wszyscy pamiętają że znakomita. Um, Część imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w to są imprezy bezpłatne tak naprawdę, za które przecież ani mieszkańcy, ani dzieci naszego miasta nie płacą za udział w sekcjach organizowanych przez, prowadzonych przez Miejskie Centrum Kultury. Znakomita część imprez organizowanych przez MCEK to są imprezy bezpłatne. Także tutaj możemy mówić jedynie o tych, które są imprezami komercyjnymi, które Miejskie Centrum Kultury będzie w jakiś sposób no, współ... Finansowało, dając różnego rodzaju upust na te imprezy. No dobrze, tylko że to nadal nie rozwiązuje problemu rodzin wielodzietnych, które najczęściej, nie chcę tutaj uogólniać, no, borykają się z pewnymi trudnościami natury finansowej. I wydaje mi się, że tu brak jest takich rozwiązań, które pomogłyby tak na co dzień rodzinom wielodzietnym. Ja myślę, że takie rozwiązania już zostały podjęte. Przynajmniej wspomnę o dwóch. Na ostatniej sesji Rady Miasta przyjmowaliśmy tak zwaną uchwałę śmieciową, która tak naprawdę już różnicuje właśnie te stawki. To jest właśnie ukłon w kierunku rodzin wielodzietnych, prawda? Po to, żebyśmy mogli mówić o jakimś konkrecie, o ulżeniu właśnie w tych najbardziej elementarnych kwestiach, jaką jest opłata za, za śmieci, prawda? Taką uchwałę już przyjęliśmy i przypomnę, że kilka tygodni wcześniej jeszcze przyjęliśmy. Nową uchwałę przedszkolną, która też jest takim wyjściem naprzeciw właśnie tym problemom, gdzie w naszych przedszkolach drugie dziecko, które uczęszcza do przedszkola, drugie, trzecie, kolejne, prawda, które uczęszcza do naszych placówek, nie ponosi w ogóle tak zwanej opłaty przedszkolnej. Także to są konkretne systemowe rozwiązania, które już wprowadziliśmy w życie tak naprawdę kilka tygodni wcześniej. To jest początek, jak pan powiedział, takiej polityki prorodzinnej, w ogóle nie tylko w mieście, ale chyba w całym kraju i jak pan uważa, czy to ma szansę eskalować tak, żeby rzeczywiście wyjść naprzeciw wszystkim rodzinom wielodzietnym? Ja mam nadzieję, że to tak będzie, dlatego że byłoby wielką szkodą, jakbyśmy robili coś i byłoby to tylko sztuką dla sztuki, bo tak naprawdę wszystkie kroki, które podejmowane są w kraju, które są podejmowane u nas w mieście, temu mają służyć. Dlatego ja zachęcam przede wszystkim tych wszystkich, którzy że jeszcze mogą wystąpić o taką kartę rodziny. A przypomnę, że na dzień dzisiejszy tych kart wydano 350, jedynie można powiedzieć, dla 80 rodzin, a rodzin, które mogą się o to ubiegać, jest 400. Czyli zainteresowanie nie jest duże. Może Zaj... dlatego, że właśnie niewiele ta karta oferuje. Karta może na ten moment ofiaruje niewiele, ale jednak coś już ofiaruje, prawda? No i mam nadzieję, że będzie ofiarowała coraz więcej, ale przy tej okazji również apeluję raz jeszcze do wszystkich podmiotów, które mogą i chcą w tym uczestniczyć, żeby do tego programu naszego gminnego się dołączyły, jednak, prawda? Myślę, że. Są korzyści leżące tak naprawdę po obydwu stronach. Także apelujemy, żeby się zgłaszać do nas. Biuro prezydenta te wszystkie wnioski tak naprawdę przyjmuje i lista osób, podmiotów, które będą w tym programie uczestniczyły, będzie się znajdowała również na stronie internetowej naszego miasta. Dziękuję bardzo. To był komentarz dnia. Komentował dla państwa wiceprezydent Dostawca Świętokrzyskiego, Paweł Górniak.